Bum turystyczny w Karkonoszach z jednej strony cieszy lokalnych gestorów bazy noclegowej oraz gastronomicznej, z drugiej martwi przyrodników. Karkonoski park narodowy nie należy do największych parków w Polsce, a z roku na rok po jego terenie porusza się coraz większa liczba turystów. Zagęszczenie szlaków turystycznych, jak też zagęszczenie samych turystów na jednostkę powierzchni w Karkonoszach jest większe niż w Tatrzańskim Parku Narodowym. To y, wszyscy wiemy, y, w, w Tatrach mamy 4,5 miliona odwiedzających, ale obszar Tatrzańskiego Parku to jest ponad 22 tysiące hektarów. My te 2,5 miliona koncentrujemy na obszarze 6 tysięcy hektarów. To już y, pokazuje y, nam, jak, y, jaka różnica jest między Tatrami a tak duże zagęszczenie ruchu turystycznego na karkonoskich szlakach utrudnia nie tylko prowadzenie ochrony przyrody, ale także wpływa negatywnie na bezpieczeństwo osób poruszających się po nich. Dlatego już teraz władze KPN- zastanawiają się nad pewnymi rozwiązaniami. Powinniśmy szukać rozwiązań takich, aby ten ruch rozłożyć na znacznie większy obszar. W jaki sposób? No, Zakazami? Nakazami? Myślę, że nie. Przede wszystkim w ramach całego powiatu jeleniogórskiego powinniśmy wypracować strategię rozwoju ruchu turystycznego i patrzeć na ten rozwój ruchu turystycznego nie poprzez pryzmat, tylko parku narodowego, czy poszczególnych gmin, tylko całego obszaru. I dlatego tu jest potrzebna duża współpraca, komunikacja i promocja innych obszarów, które są ciekawe, a nie do końca może odkryte. Dyrektor Andrzej Raj nie ukrywa, że rozpatrywane są także bardziej drastyczne rozwiązania. Mamy problem śnieżki, mamy problem hojnika, mamy problem wodospadów, gdzie ta koncentracja przybiera już takie rozmiary, że zaczynamy się zastanawiać, czy nie zacząć wprowadzać jeszcze innych elementów. W tym roku maksymalna ilość wejść w ciągu jednego dnia na śnieżkę przekroczyła 11 tysięcy. Być może, na razie nie, nie, na pewno nie w tym roku, ale być może, że w przyszłości będziemy musieli wspólnie z naszymi partnerami ze strony czeskiej zastanowić nad limitowaniem wejść na śnieżkę. Tak jak jest na Giewont, na Giewont w Tatrach, czy w, w innych obszarach, czy na przykład na Sokolice, czy Trzy Korony. Tam y, jedni czekają, y, aż inni zejdą, dopiero y, następna grupa może wejść. Wszystkie pomysły są obecnie brane pod uwagę. Pytanie nie czy, a kiedy i jakie zostaną zastosowane.